Want to speak real Polish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PolishPod101.com. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Polish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mężczyzna składa raport na temat sprzedaży w jego firmie. Które dwa wykresy mężczyzna używa do prezentacji? Proszę spojrzeć na materiały. Wykres po lewej pokazuje sprzedaż w ciągu ostatnich 3 lat i prognozę na ten rok. Wykres po prawej pokazuje sprzedaż w poszczególnych miesiącach aż do października tego roku. Teraz proszę spojrzeć na wykres po lewej. Wykazuje on, że wyniki sprzedaży stale rosną w ciągu 3 ostatnich lat. Jeśli ten wzrost będzie trwał nadal, roczna wartość sprzedaży będzie wyższa w porównaniu z poprzednim rokiem. Teraz proszę spojrzeć na wykres po prawej. Pokazuje on, że kampanie, które przeprowadziliśmy w kwietniu i sierpniu, były dość efektowne. Tak, ale sprzedaż spadła w maju i wrześniu. Zgadza się, ale tego rodzaju spadek jest nieunikniony. Spodziewam się, że roczna wartość sprzedaży w tym roku będzie wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim, jeśli utrzymamy ogólny wzrost sprzedaży. Które dwa wykresy mężczyzna używa do prezentacji? Mężczyzna składa raport na temat sprzedaży w jego firmie. Które dwa wykresy mężczyzna używa do prezentacji? Proszę spojrzeć na materiały. Wykres po lewej pokazuje sprzedaż w ciągu ostatnich 3 lat i prognozę na ten rok. Wykres po prawej pokazuje sprzedaż w poszczególnych miesiącach aż do października tego roku. Teraz proszę spojrzeć na wykres po lewej. Wykazuje on, że wyniki sprzedaży stale rosną w ciągu 3 ostatnich lat. Jeśli ten wzrost będzie trwał nadal, roczna wartość sprzedaży będzie wyższa w porównaniu z poprzednim rokiem. Teraz proszę spojrzeć na wykres po prawej. Pokazuje on, że kampanie, które przeprowadziliśmy w kwietniu i sierpniu, były dość efektowne. Tak, ale sprzedaż spadła w maju i wrześniu. Zgadza się, ale tego rodzaju spadek jest nieunikniony. Spodziewam się, że roczna wartość sprzedaży w tym roku będzie wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim, jeśli utrzymamy ogólny wzrost sprzedaży. Mężczyzna jest w klubie sportowym i rozmawia z pracownikiem klubu o warunkach członkostwa. Jaki rodzaj członkostwa wybierze? Pozwoli pan, że zacznę od wyjaśnienia opisanych w tej broszurze opcji członkostwa dostępnych w naszym klubie. Członkowie mogą korzystać z siłowni i basenu w każdych godzinach każdego dnia tygodnia. Mamy również w ofercie opcję dla osób, które życzą sobie korzystać z naszych usług we wczesnych godzinach porannych, jak również inne członkostwo dla tych, którzy preferują godziny wieczorne. W jakich godzinach można przychodzić wczesnym rankiem? Od 6 do 10. Jeśli zaś chodzi o opcję wieczorną, to pomiędzy 18 i 23. Rozumiem, więc osoby korzystające z opcji porannej mogą wstąpić tutaj po drodze do pracy. Zgadza się. Opcja poranna jest popularna wśród osób pracujących pomiędzy 9 i 17. Oferujemy również członkostwo, które uprawnia do korzystania wyłącznie z siłowni lub wyłącznie z basenu, jeśli jest pan zainteresowany tylko jednym z nich. Chcę korzystać z obu. Myślę, że będę korzystać z siłowni w dni powszednie, przed pracą i z basenu w weekendy. Czy mają państwo w ofercie takie członkostwo? Przykro mi, ale niestety nie mamy w ofercie takiego. Dobrze. Nie wydaje mi się, bym mógł wstawać wcześniej rano w weekendy, więc ta opcja będzie najlepsza. Jaki rodzaj członkostwa wybierze? Mężczyzna jest w klubie sportowym i rozmawia z pracownikiem klubu o warunkach członkostwa. Jaki rodzaj członkostwa wybierze?
Pozwoli pan, że zacznę od wyjaśnienia opisanych w tej broszurze opcji członkostwa dostępnych w naszym klubie. Członkowie mogą korzystać z siłowni i basenu w każdych godzinach każdego dnia tygodnia. Mamy również w ofercie opcję dla osób, które życzą sobie korzystać z naszych usług we wczesnych godzinach porannych, jak również inne członkostwo dla tych, którzy preferują godziny wieczorne. W jakich godzinach można przychodzić wczesnym rankiem? Od 6 do 10. Jeśli zaś chodzi o opcję wieczorną, to pomiędzy 18 i 23. Rozumiem, więc osoby korzystające z opcji porannej mogą wstąpić tutaj po drodze do pracy. Zgadza się. Opcja poranna jest popularna wśród osób pracujących pomiędzy 9 i 17. Oferujemy również członkostwo, które uprawnia do korzystania wyłącznie z siłowni lub wyłącznie z basenu, jeśli jest pan zainteresowany tylko jednym z nich. Chcę korzystać z obu. Myślę, że będę korzystać z siłowni w dni powszednie, przed pracą i z basenu w weekendy. Czy mają państwo w ofercie takie członkostwo? Przykro mi, ale niestety nie mamy w ofercie takiego. Dobrze. Nie wydaje mi się, bym mógł wstawać wcześniej rano w weekendy, więc ta opcja będzie najlepsza. Kobieta rozmawia z mężczyzną pracującym dla firmy poligraficznej o projekcie broszur na temat ich nowego produktu. Kiedy jest ostateczny termin dostarczenia wstępnego projektu broszury? 15 października wypuszczamy nowy produkt i chcielibyśmy zlecić pańskiej firmie wykonanie broszury. Bardzo dziękuję. Jesteśmy bardzo podekscytowani pracą nad tym projektem. Czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej na temat harmonogramu pracy? Do kiedy będziecie wszystko potrzebować? Mając na uwadze czas potrzebny na wydruk, chcemy zdać broszury do druku z końcem września. Czy jest więc możliwe, byście dostarczyli nam wstępny zarys projektu w połowie sierpnia? Dostarczymy wam 3 wstępne projekty i z nich będziecie mogli wybrać ten, który najbardziej odzwierciedla wasz pomysł. Następnie na podstawie waszego wyboru zrobimy ostateczny projekt. Byłbym wdzięczny, gdybyście dali nam 2 tygodnie więcej, by przygotować się do tego etapu. Dobrze. 1 miesiąc powinien wystarczyć na wybranie jednego z projektów, które przygotujecie, i potem na decyzje dotyczące ostatecznego projektu. Liczymy na dobrą współpracę. Jesteście w dobrych rękach. Nasi projektanci są najlepsi. Dziękuję bardzo. Kiedy jest ostateczny termin dostarczenia wstępnego projektu broszury? Kobieta rozmawia z mężczyzną pracującym dla firmy poligraficznej o projekcie broszur na temat ich nowego produktu. Kiedy jest ostateczny termin dostarczenia wstępnego projektu broszury? 15 października wypuszczamy nowy produkt i chcielibyśmy zlecić pańskiej firmie wykonanie broszury. Bardzo dziękuję. Jesteśmy bardzo podekscytowani pracą nad tym projektem. Czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej na temat harmonogramu pracy? Do kiedy będziecie wszystko potrzebować? Mając na uwadze czas potrzebny na wydruk, chcemy zdać broszury do druku z końcem września. Czy jest więc możliwe, byście dostarczyli nam wstępny zarys projektu w połowie sierpnia? Dostarczymy wam 3 wstępne projekty i z nich będziecie mogli wybrać ten, który najbardziej odzwierciedla wasz pomysł. Następnie na podstawie waszego wyboru zrobimy ostateczny projekt. Byłbym wdzięczny, gdybyście dali nam 2 tygodnie więcej, by przygotować się do tego etapu. Dobrze. 1 miesiąc powinien wystarczyć na wybranie jednego z projektów, które przygotujecie, i potem na decyzje dotyczące ostatecznego projektu. Liczymy na dobrą współpracę. Jesteście w dobrych rękach. Nasi projektanci są najlepsi. Dziękuję bardzo. Kobieta rezerwuje telefonicznie bilety do teatru. Jakie 2 siedzenia dostała? Dzień dobry, tu Teatr Wielki. W czym mogę pomóc? Chciałabym 2 bilety na Króla Lira na dziś o 17:30. Czy są jeszcze wolne siedzenia? Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, ale przykro mi, żadnych sąsiadujących. Jeśli nie ma pani nic przeciwko temu, mogę zarezerwować 2 oddzielne miejsca. Dobrze. Czy ma pani jakieś preferencje? Czy są jakieś siedzenia przy przejściu? Tak, mamy wolne miejsce po lewej stronie środkowej części, a także 1 wolne miejsce, 3 siedzenia na prawo. Więc proszę zarezerwować miejsce przy przejściu. Dobrze. Co robimy z 2. miejscem?
Czy są jakieś wolne bliżej środka sali? Jedyne środkowe siedzenia, jakie zostały, to miejsca w rzędach 1-3. To trochę za blisko. Sala jest raczej mała, więc nawet na końcu rzędu będzie pani miała dobry widok. Naprawdę? Więc poproszę to po lewej stronie, o którym wspomniał pan wcześniej. Jakie dwa siedzenia dostała? Kobieta rezerwuje telefonicznie bilety do teatru. Jakie dwa siedzenia dostała? Dzień dobry, tu Teatr Wielki. W czym mogę pomóc? Chciałabym dwa bilety na Króla Lira na dziś o 17:30. Czy są jeszcze wolne siedzenia? Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, ale przykro mi, żadnych sąsiadujących. Jeśli nie ma pani nic przeciwko temu, mogę zarezerwować dwa oddzielne miejsca. Dobrze. Czy ma pani jakieś preferencje? Czy są jakieś siedzenia przy przejściu? Tak, mamy wolne miejsce po lewej stronie środkowej części, a także jedno wolne miejsce, 3 siedzenia na prawo. Więc proszę zarezerwować miejsce przy przejściu. Dobrze. Co robimy z drugim miejscem? Czy są jakieś wolne bliżej środka sali? Jedyne środkowe siedzenia, jakie zostały, to miejsca w rzędach 1-3. To trochę za blisko. Sala jest raczej mała, więc nawet na końcu rzędu będzie pani miała dobry widok. Naprawdę? Więc poproszę to po lewej stronie, o którym wspomniał pan wcześniej. Mężczyzna i kobieta rozmawiają o przygotowaniach do prezentacji, którą będą musieli zrobić jutro w biurze. Co kobieta sprawdzi po skończeniu tej rozmowy? Dobra, myślę, że jesteśmy prawie gotowi do jutrzejszej prezentacji. Jeszcze tylko kilka rzeczy. Zaczynamy o 9:00, więc mogłabyś sprawdzić pokój, w którym odbędzie się spotkanie? Tak, już sprawdziłam. Świetnie. Czy sprawdziłaś, czy projektor działa sprawnie? A, planowałam go sprawdzić jutro rano, kiedy będę miała laptopa. Nie, musimy to zrobić dzisiaj. Jutro rano nie będziemy mieli czasu, jeśli okaże się, że jest jakiś problem, więc sprawdźcie projektor dzisiaj. To jest najważniejsza rzecz, dobrze? Zrobi się. A przygotowałaś kopię materiałów? Pani Tanaka właśnie je kopiuje. Zobaczmy, co jeszcze? Sprawdziłaś tablicę? Tak. Czasami markery nie mają wystarczająco dużo tuszu. Miałaś czas, żeby to też sprawdzić? Jeszcze nie, ale na pewno zrobię to później. Tak, nie zapomnij zrobić tego dzisiaj. Co kobieta sprawdzi po skończeniu tej rozmowy? Mężczyzna i kobieta rozmawiają o przygotowaniach do prezentacji, którą będą musieli zrobić jutro w biurze. Co kobieta sprawdzi po skończeniu tej rozmowy? Dobra, myślę, że jesteśmy prawie gotowi do jutrzejszej prezentacji. Jeszcze tylko kilka rzeczy. Zaczynamy o 9:00, więc mogłabyś sprawdzić pokój, w którym odbędzie się spotkanie? Tak, już sprawdziłam. Świetnie. Czy sprawdziłaś, czy projektor działa sprawnie? A, planowałam go sprawdzić jutro rano, kiedy będę miała laptopa. Nie, musimy to zrobić dzisiaj. Jutro rano nie będziemy mieli czasu, jeśli okaże się, że jest jakiś problem, więc sprawdźcie projektor dzisiaj. To jest najważniejsza rzecz, dobrze? Zrobi się. A przygotowałaś kopię materiałów? Pani Tanaka właśnie je kopiuje. Zobaczmy, co jeszcze? Sprawdziłaś tablicę? Tak. Czasami markery nie mają wystarczająco dużo tuszu. Miałaś czas, żeby to też sprawdzić? Jeszcze nie, ale na pewno zrobię to później. Tak, nie zapomnij zrobić tego dzisiaj. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Mężczyzna i kobieta wybierają hotel. Który hotel wybiorą? Musimy wybrać hotel na nasz wyjazd w przyszłym miesiącu. Dobra, sprawdźmy w internecie. Hotel Bryza jest blisko plaży. Kosztuje 120 zł za noc od osoby z wliczonym bufetem na śniadanie. Co powiesz na hotel u Angeliki? 80 zł za noc? Nie chcę marnować zbyt dużo kasy na zakwaterowanie. Ale hotel u Angeliki jest daleko od plaży i od Śródmieścia.
i jest napisane, że trzeba płacić za Wi-Fi. To co powiesz na Sunrise Hotel? Normalnie kosztuje 140 zł za noc, ale teraz mają promocję i chcą tylko 90 zł za noc. Jest pomiędzy plażą i Śródmieściem, no i ma darmowe Wi-Fi. Brzmi nieźle, ale czekaj. Tu jest napisane, że promocja dotyczy tylko przyszłego tygodnia. Nie zauważyłem. To co powiesz na hotel Bałtyk? Jest w środku miasta i kosztuje 100 zł za noc. Pokój nie wygląda zbyt dobrze, ale mają darmowe Wi-Fi. Dobrze, zarezerwujmy ten hotel. O, nie ma już wolnych pokoi. No nie, no to chyba pierwszy był najlepszy. Mają wolne pokoje? Tak, mają. Świetnie. Który hotel wybiorą? Mężczyzna i kobieta wybierają hotel. Który hotel wybiorą? Musimy wybrać hotel na nasz wyjazd w przyszłym miesiącu. Dobra, sprawdźmy w internecie. Hotel Bryza jest blisko plaży. Kosztuje 120 zł za noc od osoby z wliczonym bufetem na śniadanie. Co powiesz na hotel u Angeliki? 80 zł za noc? Nie chcę marnować zbyt dużo kasy na zakwaterowanie. Ale hotel u Angeliki jest daleko od plaży i od Śródmieścia. I jest napisane, że trzeba płacić za Wi-Fi. To co powiesz na Sunrise Hotel? Normalnie kosztuje 140 zł za noc, ale teraz mają promocję i chcą tylko 90 zł za noc. Jest pomiędzy plażą i Śródmieściem, no i ma darmowe Wi-Fi. Brzmi nieźle, ale czekaj. Tu jest napisane, że promocja dotyczy tylko przyszłego tygodnia. Nie zauważyłem. To co powiesz na hotel Bałtyk? Jest w środku miasta i kosztuje 100 zł za noc. Pokój nie wygląda zbyt dobrze, ale mają darmowe Wi-Fi. Dobrze, zarezerwujmy ten hotel. O, nie ma już wolnych pokoi. No nie, no to chyba pierwszy był najlepszy. Mają wolne pokoje? Tak, mają. Świetnie. Mężczyzna i kobieta rozmawiają o układzie sali konferencyjnej. Jak ustawią stoły? Ustawmy stoły na jutrzejsze spotkanie. Dobrze. Ustawiamy stoły po środku pokoju, tak że wszyscy będą siedzieć naokoło? Nie. Najpierw będziemy mieli sesję w grupach, więc musimy je ustawić tak, żeby mieć 4 grupy, po 4 osoby w każdej. Okej. Przygotuję notatniki i długopisy na każdy stół. Dziękuję. Przed sesją będziemy mieli krótkie wyjaśnienie z użyciem projektora, więc potrzebujemy go tutaj. Dobrze. Będziemy potrzebowali też białą tablicę, prawda? Mogę ją postawić obok ekranu? Co powiesz na to, żeby postawić tablicę po przeciwnej stronie ekranu? Postawmy ją w tyle sali. Tak, zróbmy. Pamiętaj, żeby pozbierać wszystko po spotkaniu. Ustaw stoły po 2 w 4 rzędach. Jak ustawią stoły? Mężczyzna i kobieta rozmawiają o układzie sali konferencyjnej. Jak ustawią stoły? Ustawmy stoły na jutrzejsze spotkanie. Dobrze. Ustawiamy stoły po środku pokoju, tak że wszyscy będą siedzieć naokoło? Nie. Najpierw będziemy mieli sesję w grupach, więc musimy je ustawić tak, żeby mieć 4 grupy, po 4 osoby w każdej. Okej. Przygotuję notatniki i długopisy na każdy stół. Dziękuję. Przed sesją będziemy mieli krótkie wyjaśnienie z użyciem projektora, więc potrzebujemy go tutaj. Dobrze. Będziemy potrzebowali też białą tablicę, prawda? Mogę ją postawić obok ekranu? Co powiesz na to, żeby postawić tablicę po przeciwnej stronie ekranu? Postawmy ją w tyle sali. Tak, zróbmy. Pamiętaj, żeby pozbierać wszystko po spotkaniu. Ustaw stoły po 2 w 4 rzędach. Mężczyzna i kobieta rozmawiają o zaopatrzeniu biura. Co mężczyzna zamówi? Musisz sprawdzić zapas materiałów biurowych i raz w miesiącu zamówić to, czego nam potrzeba. Tym razem sprawdzę wszystko razem z tobą. Dziękuję. Zacznijmy od papieru. Wygląda na to, że został tylko jeden karton. Codziennie zużywamy mnóstwo papieru, więc zamówmy 2 kartony. Okej. Drukarka nie ma kolorowego tuszu. Czy powinniśmy go zamówić? Nie ma potrzeby, ponieważ nie drukujemy nic w kolorze. Naprawdę? Dobrze, więc wygląda na to, że niektóre markery są prawie wypisane. Więc musimy je wymienić. Mamy zniżkę, jeśli zamówimy zestaw 5 markerów, więc tak zróbmy. Dobrze. Czy możemy zamówić też myszkę? Moja myszka bardzo wolno reaguje.
Myślę, że to z powodu baterii. Sprawdźmy zapas baterii i zamówmy, jeśli nie mamy zbyt wielu. Okej, więc mamy tutaj 3 baterie. Możesz wziąć 2 z nich do swojej myszki, ale kup 6-pak baterii, żeby uzupełnić zapas. Co mężczyzna zamówi? Mężczyzna i kobieta rozmawiają o zaopatrzeniu biura. Co mężczyzna zamówi? Musisz sprawdzić zapas materiałów biurowych i raz w miesiącu zamówić to, czego nam potrzeba. Tym razem sprawdzę wszystko razem z tobą. Dziękuję. Zacznijmy od papieru. Wygląda na to, że został tylko 1 karton. Codziennie zużywamy mnóstwo papieru, więc zamówmy 2 kartony. Okej. Drukarka nie ma kolorowego tuszu. Czy powinniśmy go zamówić? Nie ma potrzeby, ponieważ nie drukujemy nic w kolorze. Naprawdę? Dobrze, więc wygląda na to, że niektóre markery są prawie wypisane. Więc musimy je wymienić. Mamy zniżkę, jeśli zamówimy zestaw 5 markerów, więc tak zróbmy. Dobrze. Czy możemy zamówić też myszkę? Moja myszka bardzo wolno reaguje. Myślę, że to z powodu baterii. Sprawdźmy zapas baterii i zamówmy, jeśli nie mamy zbyt wielu. Okej. Więc mamy tutaj 3 baterie. Możesz wziąć 2 z nich do swojej myszki, ale kup 6-pak baterii, żeby uzupełnić zapas. Kobieta pyta mężczyznę w informacji turystycznej, jak dotrzeć do lotniska. Gdzie pójdzie później? Przepraszam, chcę się dostać na lotnisko. Czy może mi pan pomóc? Oczywiście. Jest kilka sposobów, by się tam dostać. Jeśli pojedzie pani autobusem numer 1, dojazd zajmie około 1,5 godziny, ale koszt jest najniższy. Jeśli pojedzie pani autobusem numer 2, dojazd zajmie około 50 minut, ponieważ nie zatrzymuje się on na żadnych przystankach. Cena jest trochę wyższa. Rozumiem, a taksówki? Naprzeciwko naszej informacji jest postój taksówek i dojazd zajmuje około godziny. Ale to będzie kosztowało o wiele więcej niż autobusy, bo taksówki jadą autostradą i trzeba też zapłacić ekstra za duży bagaż. Tego się nie spodziewałam. To dla mnie za drogo. Tak przy okazji, czy robiła pani jakieś zakupy w Shopping Plaza w czasie pobytu? Oferują bezpłatny autobus pomiędzy Shopping Plaza i lotniskiem dla wszystkich klientów, którzy zrobili tam jakiś zakup. Nie miałam o tym pojęcia. Nie robiłam tam jeszcze zakupów, ale i tak miałam w planie kupić pamiątki. Więc może pani pojechać ich autobusem. Gdzie pójdzie później? Kobieta pyta mężczyznę w informacji turystycznej, jak dotrzeć do lotniska. Gdzie pójdzie później? Przepraszam, chcę się dostać na lotnisko. Czy może mi pan pomóc? Oczywiście. Jest kilka sposobów, by się tam dostać. Jeśli pojedzie pani autobusem numer 1, dojazd zajmie około 1,5 godziny, ale koszt jest najniższy. Jeśli pojedzie pani autobusem numer 2, dojazd zajmie około 50 minut, ponieważ nie zatrzymuje się on na żadnych przystankach. Cena jest trochę wyższa. Rozumiem, a taksówki? Naprzeciwko naszej informacji jest postój taksówek i dojazd zajmuje około godziny. Ale to będzie kosztowało o wiele więcej niż autobusy, bo taksówki jadą autostradą i trzeba też zapłacić ekstra za duży bagaż. Tego się nie spodziewałam. To dla mnie za drogo. Tak przy okazji, czy robiła pani jakieś zakupy w Shopping Plaza w czasie pobytu? Oferują bezpłatny autobus pomiędzy Shopping Plaza i lotniskiem dla wszystkich klientów, którzy zrobili tam jakiś zakup. Nie miałam o tym pojęcia. Nie robiłam tam jeszcze zakupów, ale i tak miałam w planie kupić pamiątki. Więc może pani pojechać ich autobusem. Kobieta i dostawca rozmawiają przez telefon. Co kobieta otrzyma w pierwszej kolejności? Chcę, byście uszyli i dostarczyli nam trochę swetrów przed rozpoczęciem wyprzedaży w przyszłym miesiącu. Okej, co potrzebujesz? Potrzebujemy 1000 sztuk czerwonych swetrów w rozmiarze S i 400 sztuk w rozmiarze M. Także 600 sztuk zielonych swetrów w rozmiarze S i 200 sztuk w rozmiarze M do końca tego miesiąca. Czerwone i zielone swetry. Prawdę mówiąc, kończy nam się zielona przędza i musimy ją zamówić u dostawcy, więc najpierw przygotujemy czerwone swetry. Nie. Musimy mieć czerwone i zielone swetry razem. Więc proszę, zróbcie tyle zielonych swetrów, ile możecie. Dobrze.
Myślę, że na teraz możemy uszyć 200 sztuk zielonych swetrów. Jaki rozmiar chcesz w pierwszej kolejności? Najpierw potrzebujemy rozmiar S. Przepraszam za tak nagły termin, ale naprawdę potrzebna nam wasza pomoc. W porządku. Zrobimy co w naszej mocy. Najpierw dostarczymy wam te zielone swetry i całą ilość czerwonych. Co kobieta otrzyma w pierwszej kolejności? Kobieta i dostawca rozmawiają przez telefon. Co kobieta otrzyma w pierwszej kolejności? Chcę, byście uszyli i dostarczyli nam trochę swetrów przed rozpoczęciem wyprzedaży w przyszłym miesiącu. Okej, co potrzebujesz? Potrzebujemy 1000 sztuk czerwonych swetrów w rozmiarze S i 400 sztuk w rozmiarze M. Także 600 sztuk zielonych swetrów w rozmiarze S i 200 sztuk w rozmiarze M do końca tego miesiąca. Czerwone i zielone swetry. Prawdę mówiąc, kończy nam się zielona przędza i musimy ją zamówić u dostawcy, więc najpierw przygotujemy czerwone swetry. Nie. Musimy mieć czerwone i zielone swetry razem, więc proszę zróbcie tyle zielonych swetrów, ile możecie. Dobrze. Myślę, że na teraz możemy uszyć 200 sztuk zielonych swetrów. Jaki rozmiar chcesz w pierwszej kolejności? Najpierw potrzebujemy rozmiar S. Przepraszam za tak nagły termin, ale naprawdę potrzebna nam wasza pomoc. W porządku. Zrobimy co w naszej mocy. Najpierw dostarczymy wam te zielone swetry i całą ilość czerwonych. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Kobieta pyta o system w bibliotece. Ile pozycji można wypożyczyć naraz? Przepraszam, czy może mi pan pokazać, jak wypożyczać książki? Czy to pani pierwszy raz w tej bibliotece? Tak. Więc pozwoli pani, że wyjaśnię zasady. W naszej bibliotece można wypożyczyć do 6 książek i 5 płyt CD lub DVD na osobę. W sumie nie więcej niż 10 sztuk. Tytuły można wypożyczyć na 2 tygodnie i jeśli chce pani wydłużyć czas, proszę to zrobić przed upływem terminu. Czy mogę też wypożyczać dzienniki i magazyny? Nie można wypożyczyć dzienników, ale magazyny są dostępne, z wyjątkiem najnowszego numeru. Czy mogę zwrócić je za pośrednictwem poczty? Niestety nie. Proszę przyjść do biblioteki, jeśli chce pani zwrócić książki. Po zamknięciu może pani zostawić książki w pudełku obok wejścia, ale proszę nie używać tej opcji, jeśli zwraca pani książki po terminie. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Ile pozycji można wypożyczyć naraz? Kobieta pyta o system w bibliotece. Ile pozycji można wypożyczyć naraz? Przepraszam, czy może mi pan pokazać, jak wypożyczać książki? Czy to pani pierwszy raz w tej bibliotece? Tak. Więc pozwoli pani, że wyjaśnię zasady. W naszej bibliotece można wypożyczyć do 6 książek i 5 płyt CD lub DVD na osobę. W sumie nie więcej niż 10 sztuk. Tytuły można wypożyczyć na 2 tygodnie i jeśli chce pani wydłużyć czas, proszę to zrobić przed upływem terminu. Czy mogę też wypożyczać dzienniki i magazyny? Nie można wypożyczyć dzienników, ale magazyny są dostępne, z wyjątkiem najnowszego numeru. Czy mogę zwrócić je za pośrednictwem poczty? Niestety nie. Proszę przyjść do biblioteki, jeśli chce pani zwrócić książki. Po zamknięciu może pani zostawić książki w pudełku obok wejścia, ale proszę nie używać tej opcji, jeśli zwraca pani książki po terminie. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Mężczyzna wybiera plan ubezpieczenia na podróż. Na który plan się zapisze? Na jaki rodzaj wycieczki się pan wybiera? Głównym celem jest nurkowanie. Jako że zabieram własne wyposażenie, boję się, że może zostać ukradzione w czasie podróży. Rozumiem. Ubezpieczenie od kradzieży jest uwzględnione w każdym planie, jaki mamy. Jednak sprzęt do nurkowania jest specyficznym rodzajem bagażu i taki pokrywa tylko plan A. Może pan również dodać oddzielny kontrakt na sprzęt do nurkowania do pozostałych planów. Plan A jest najdroższy, prawda? Jaka jest różnica między planem B i C?
Jeśli na przykład będzie pan w szpitalu za granicą, z planem B pańska rodzina ma pokryte koszty lotu do szpitala. W planie C nie ma takiej opcji. Rozumiem. Jeśli dodam ten specjalny kontrakt na sprzęt do nurkowania do planu B lub C, czy koszt będzie wyższy niż planu A? Plan B będzie kosztował trochę więcej, ale plan C będzie tańszy. Dobrze. Tak przy okazji, czy jest jakikolwiek plan, który jest tańszy niż plan C? Tak, mamy plan D, ale on nie pokrywa kosztu zakwaterowania w razie opóźnienia lub odwołania pańskiego lotu. Z tego powodu nie polecam tego planu. Rozumiem. Zgadzam się, że ta opcja jest ważna, ale nie wydaje mi się, bym potrzebował opcję dotyczącą biletów lotniczych dla rodziny. Wezmę więc ten plan, do którego mogę dodać specjalny kontrakt. Na który plan się zapiszę? Mężczyzna wybiera plan ubezpieczenia na podróż. Na który plan się zapiszę? Na jaki rodzaj wycieczki się pan wybiera? Głównym celem jest nurkowanie. Jako że zabieram własne wyposażenie, boję się, że może zostać ukradzione w czasie podróży. Rozumiem. Ubezpieczenie od kradzieży jest uwzględnione w każdym planie, jaki mamy. Jednak sprzęt do nurkowania jest specyficznym rodzajem bagażu i taki pokrywa tylko plan A. Może pan również dodać oddzielny kontrakt na sprzęt do nurkowania do pozostałych planów. Plan A jest najdroższy, prawda? Jaka jest różnica między planem B i C? Jeśli na przykład będzie pan w szpitalu za granicą, z planem B pańska rodzina ma pokryte koszty lotu do szpitala. W planie C nie ma takiej opcji. Rozumiem. Jeśli dodam ten specjalny kontrakt na sprzęt do nurkowania do planu B lub C, czy koszt będzie wyższy niż planu A? Plan B będzie kosztował trochę więcej, ale plan C będzie tańszy. Dobrze. Tak przy okazji, czy jest jakikolwiek plan, który jest tańszy niż plan C? Tak, mamy plan D, ale on nie pokrywa kosztu zakwaterowania w razie opóźnienia lub odwołania pańskiego lotu. Z tego powodu nie polecam tego planu. Rozumiem. Zgadzam się, że ta opcja jest ważna, ale nie wydaje mi się, bym potrzebował opcję dotyczącą biletów lotniczych dla rodziny. Wezmę więc ten plan, do którego mogę dodać specjalny kontrakt. Kobieta zdaje szefowi raport na temat wyników ankiety. Który wykres reprezentuje pracowników oddziału B? W zeszłym tygodniu zapytaliśmy 200 pracowników o ich aktywność sportową. Pytanie, które im zadaliśmy, dotyczyło ilości godzin, które poświęcają na ćwiczenia w tygodniu. Oto wyniki. Czy podsumowałaś wyniki z działów A i B oddzielnie? Tak. Były 4 opcje do wyboru. Mniej niż godzinę, około 1-2 godzin, około 3-5 godzin i około 6 godzin lub więcej. Więc oba działy mają najwięcej odpowiedzi, około 1-2 godzin. Wygląda na to, że ćwiczą raz w tygodniu. Druga w kolejności najpopularniejsza opcja w dziale A to około 3-5 godzin, a w dziale B mniej niż godzinę. Mniej niż 10% pracowników w dziale B ćwiczy więcej niż 6 godzin. Zgadza się. Zastanawiałam się nad zorganizowaniem imprezy sportowej, w której każdy mógłby wziąć udział. Dobry pomysł. To dobra okazja, żeby pracownicy się lepiej poznali. W porządku. Który wykres reprezentuje pracowników oddziału B? Kobieta zdaje szefowi raport na temat wyników ankiety. Który wykres reprezentuje pracowników oddziału B? W zeszłym tygodniu zapytaliśmy 200 pracowników o ich aktywność sportową. Pytanie, które im zadaliśmy, dotyczyło ilości godzin, które poświęcają na ćwiczenia w tygodniu. Oto wyniki. Czy podsumowałaś wyniki z działów A i B oddzielnie? Tak. Były 4 opcje do wyboru. Mniej niż godzinę, około 1-2 godzin, około 3-5 godzin i około 6 godzin lub więcej. Więc oba działy mają najwięcej odpowiedzi, około 1-2 godzin.
wygląda na to, że ćwiczą raz w tygodniu. Druga w kolejności najpopularniejsza opcja w dziale A to około 3-5 godzin, a w dziale B mniej niż godzinę. Mniej niż 10% pracowników w dziale B ćwiczy więcej niż 6 godzin. Zgadza się. Zastanawiałam się nad zorganizowaniem imprezy sportowej, w której każdy mógłby wziąć udział. Dobry pomysł. To dobra okazja, żeby pracownicy się lepiej poznali. W porządku. Student i studentka rozmawiają na temat wolontariatu. Do jakiego wolontariatu się przyłączą? Słyszałam, że mamy się przyłączyć do jakiegoś wolontariatu i napisać później raport. Możemy wybrać wolontariat, jaki nam się podoba, prawda? Co masz zamiar zrobić? Jeszcze nie zdecydowałam. Zastanawiam się nad opieką społeczną. Ty już wybrałeś? Też jeszcze nie. Interesuję się problemami związanymi ze środowiskiem, więc szukam jakiejś grupy działającej na rzecz ochrony środowiska. Jak zbieranie śmieci? To też może być, ale wolałbym coś, co można robić w grupie, a nie indywidualnie. Może gdzieś, gdzie mogę uzyskać doświadczenie w zarządzaniu? Znam kogoś, kto pracuje w grupie zajmującej się sadzeniem drzew razem z dziećmi. Zainteresowany? Tak, brzmi świetnie. To też dobra okazja, by pracować z dziećmi. Chcesz się tym zająć razem ze mną? Może, ale jeśli to możliwe, wolałabym spróbować czegoś związanego z opieką społeczną. Chciałabym pomagać osobom starszym i niepełnosprawnym. Moja mama pomaga starszym sąsiadom w codziennych czynnościach. Chcesz pomóc? Tak, bardzo chętnie. Do jakiego wolontariatu się przyłączą? Student i studentka rozmawiają na temat wolontariatu. Do jakiego wolontariatu się przyłączą? Słyszałam, że mamy się przyłączyć do jakiegoś wolontariatu i napisać później raport. Możemy wybrać wolontariat, jaki nam się podoba, prawda? Co masz zamiar zrobić? Jeszcze nie zdecydowałam. Zastanawiam się nad opieką społeczną. Ty już wybrałeś? Też jeszcze nie. Interesuję się problemami związanymi ze środowiskiem, więc szukam jakiejś grupy działającej na rzecz ochrony środowiska. Jak zbieranie śmieci? To też może być, ale wolałbym coś, co można robić w grupie, a nie indywidualnie. Może gdzieś, gdzie mogę uzyskać doświadczenie w zarządzaniu? Znam kogoś, kto pracuje w grupie zajmującej się sadzeniem drzew razem z dziećmi. Zainteresowany? Tak, brzmi świetnie. To też dobra okazja, by pracować z dziećmi. Chcesz się tym zająć razem ze mną? Może, ale jeśli to możliwe, wolałabym spróbować czegoś związanego z opieką społeczną. Chciałabym pomagać osobom starszym i niepełnosprawnym. Moja mama pomaga starszym sąsiadom w codziennych czynnościach. Chcesz pomóc? Tak, bardzo chętnie. Kierownik supermarketu rozmawia z pracownikiem. Jak poukładają pieczywo? Nowy chleb z serem nie sprzedaje się zbyt dobrze, prawda? Nie, może dlatego, że jest na najwyższej półce. No właśnie, może to za wysoko dla starszych osób. Prawdopodobnie nawet ich nie widzą. To może położymy je na środkowej półce? Brzmi nieźle. Wtedy pierwsze, co zobaczą, wchodząc do sklepu, to właśnie ten chleb. Połóżmy też czerwony obrusik na tej półce, żeby klienci wiedzieli, że to nasz nowy produkt. Dobrze. Musimy gdzieś położyć rogaliki. Najwyższa czy najniższa półka? Uważam, że na najwyższej półce powinniśmy położyć najpopularniejszy produkt. Nawet jeśli nie będzie w widocznym miejscu, i tak się sprzeda. Więc to muszą być bagietki. Może włożymy je do koszyka, żeby bardziej się wyróżniały? Dobry pomysł, więc rogaliki pójdą na najniższą półkę. Możesz je teraz tam przełożyć? I jak? Wygląda dobrze. Teraz miejmy nadzieję, że będzie to miało wpływ na sprzedaż w przyszłym tygodniu. Jak poukładają pieczywo?
Kierownik supermarketu rozmawia z pracownikiem. Jak poukładają pieczywo? Nowy chleb z serem nie sprzedaje się zbyt dobrze, prawda? Nie, może dlatego, że jest na najwyższej półce. No właśnie, może to za wysoko dla starszych osób. Prawdopodobnie nawet ich nie widzą. To może położymy je na środkowej półce? Brzmi nieźle. Wtedy pierwsze, co zobaczą, wchodząc do sklepu, to właśnie ten chleb. Połóżmy też czerwony obrusik na tej półce, żeby klienci wiedzieli, że to nasz nowy produkt. Dobrze. Musimy gdzieś położyć rogaliki. Najwyższa czy najniższa półka? Uważam, że na najwyższej półce powinniśmy położyć najpopularniejszy produkt. Nawet jeśli nie będzie w widocznym miejscu, i tak się sprzeda. Więc to muszą być bagietki. Może włożymy je do koszyka, żeby bardziej się wyróżniały? Dobry pomysł. Więc rogaliki pójdą na najniższą półkę. Możesz je teraz tam przełożyć? I jak? Wygląda dobrze. Teraz miejmy nadzieję, że będzie to miało wpływ na sprzedaż w przyszłym tygodniu. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Mężczyzna i kobieta rozmawiają o bankach. Który bank wybierze kobieta? Zastanawiam się nad otworzeniem nowego konta bankowego, bo zaczynam pracę dorywczą. Jak myślisz, który bank jest dobry? To zależy, czego szukasz. Na przykład bank A i bank B mają dużo oddziałów i bankomatów, więc będzie ci łatwo robić różne transakcje. Ale bank A pobiera opłatę przy każdym użyciu bankomatu. Bank B pozwala korzystać z bankomatów za darmo w ciągu dnia, w weekendy. Rozumiem. Wiesz, że bank C oferuje używanie bankomatów za darmo, ale nie mają ich zbyt wielu. Nie wiedziałam, ale nie bardzo podoba mi się to, że nie mają zbyt wielu bankomatów. Tak na marginesie. Bank D jest najlepszy, jeśli chodzi o stopę procentową. Naprawdę? Planuję używać tego konta tylko na pieniądze, jakie zarobię z pracy dorywczej i nie planuję wpłacać tam zbyt wielu pieniędzy. W takim razie powinnaś wybrać ten z wieloma bankomatami i niskimi opłatami. Dzięki za radę. Który bank wybierze kobieta? Mężczyzna i kobieta rozmawiają o bankach. Który bank wybierze kobieta? Zastanawiam się nad otworzeniem nowego konta bankowego, bo zaczynam pracę dorywczą. Jak myślisz, który bank jest dobry? To zależy, czego szukasz. Na przykład bank A i bank B mają dużo oddziałów i bankomatów, więc będzie ci łatwo robić różne transakcje. Ale bank A pobiera opłatę przy każdym użyciu bankomatu. Bank B pozwala korzystać z bankomatów za darmo w ciągu dnia, w weekendy. Rozumiem. Wiesz, że bank C oferuje używanie bankomatów za darmo, ale nie mają ich zbyt wielu. Nie wiedziałam, ale nie bardzo podoba mi się to, że nie mają zbyt wielu bankomatów. Tak na marginesie. Bank D jest najlepszy, jeśli chodzi o stopę procentową. Naprawdę? Planuję używać tego konta tylko na pieniądze, jakie zarobię z pracy dorywczej i nie planuję wpłacać tam zbyt wielu pieniędzy. W takim razie powinnaś wybrać ten z wieloma bankomatami i niskimi opłatami. Dzięki za radę. Mężczyzna i kobieta planują zwiedzanie. W jakiej kolejności będą zwiedzać miasto? Którą trasą pójdziemy jutro? Chciałabym pójść do muzeum, zamku i obserwatorium. Ja chcę kupić jakieś pamiątki po drodze. Muzeum jest czynne od 8 do 6, zamek od 9 do 4, a obserwatorium chyba od 9 rano do 9 wieczorem. Zamek ma wycieczki z przewodnikiem 2 razy w ciągu dnia, w południe i o 2. Chcę pójść na jedną z tych. Wydaje mi się, że trzeba je rezerwować z wyprzedzeniem. Możesz to sprawdzić w internecie? O, ta w południe jest już cała zarezerwowana. Możemy zaklepać tą o 2. Pewnie, możemy pójść po lunchu. Więc gdzie pójdziemy w pierwszej kolejności? Muzeum
czy obserwatorium? Strasznie chcę zobaczyć nocny widok. Co powiesz, jeśli zostalibyśmy na zamku do 4 i poszlibyśmy do obserwatorium po zmroku? Dobry pomysł. Zjedzmy więc lunch w restauracji w muzeum. Potem, przed wycieczką po zamku, możemy poszukać jakichś pamiątek. Brzmi jak doskonały plan. W jakiej kolejności będą zwiedzać miasto? Mężczyzna i kobieta planują zwiedzanie. W jakiej kolejności będą zwiedzać miasto? Którą trasą pójdziemy jutro? Chciałabym pójść do muzeum, zamku i obserwatorium. Ja chcę kupić jakieś pamiątki po drodze. Muzeum jest czynne od 8 do 6, zamek od 9 do 4, a obserwatorium chyba od 9 rano do 9 wieczorem. Zamek ma wycieczki z przewodnikiem 2 razy w ciągu dnia, w południe i o 2. Chcę pójść na jedną z tych. Wydaje mi się, że trzeba je rezerwować z wyprzedzeniem. Możesz to sprawdzić w internecie? O, ta w południe jest już cała zarezerwowana. Możemy zaklepać tą o 2. Pewnie, możemy pójść po lunchu. Więc gdzie pójdziemy w pierwszej kolejności? Muzeum czy obserwatorium? Strasznie chcę zobaczyć nocny widok. Co powiesz, jeśli zostalibyśmy na zamku do 4 i poszlibyśmy do obserwatorium po zmroku? Dobry pomysł. Zjedzmy więc lunch w restauracji w muzeum. Potem, przed wycieczką po zamku, możemy poszukać jakichś pamiątek. Brzmi jak doskonały plan. Kobieta pracująca w dziale projektów rozmawia z kolegą w grupie badawczo-rozwojowej. Wybierz poprawny pakiet produktów. Chcielibyśmy, byście zaprojektowali opakowania naszych nowych produktów czekoladowych. Planujemy wypuszczenie 2 produktów. Jeden to słodka czekolada zawierająca 30% kakao. Drugi to słodko-gorzka czekolada z 80% zawartością kakao. Rozumiem. Czy chcecie, by napisy 30% i 80% się wyróżniały? Tak, może powinny być po środku albo w różnych kolorach. Dobrze. Jeśli chodzi o słodką czekoladę, co powiesz na użycie czerwonego opakowania z czarnym napisem 30%? Co do gorzko-słodkiej, możemy użyć czarne opakowanie i czerwony napis 80%. Tak, a może złote napisy na obu? Uważam, że to lepiej zobrazuje luksus. Dobry pomysł. Myślę, że powinniśmy wstawić napisy w białe ramki, by były bardziej widoczne. Co do układu, czy będzie ok, jeśli napis kakao umieścimy na górze po lewej, zdjęcie czekolady na środku i procent poniżej z prawej? Tak. I użyjcie proszę większej czcionki dla procentu. Chcę też, by były napisane inną czcionką niż nazwa produktu. I upewnijcie się, że będą pogrubione. Rozumiem. Wyślemy Wam e-mail, kiedy opakowania będą gotowe. Do kiedy je potrzebujecie? Jeśli to możliwe, możecie je przygotować do końca tego tygodnia? Do końca tego tygodnia. Postaramy się. Wybierz poprawny pakiet produktów. Kobieta pracująca w dziale projektów rozmawia z kolegą w grupie badawczo-rozwojowej. Wybierz poprawny pakiet produktów. Chcielibyśmy, byście zaprojektowali opakowania naszych nowych produktów czekoladowych. Planujemy wypuszczenie 2 produktów. Jeden to słodka czekolada zawierająca 30% kakao. Drugi to słodko-gorzka czekolada z 80% zawartością kakao. Rozumiem. Czy chcecie, by napisy 30% i 80% się wyróżniały? Tak, może powinny być po środku albo w różnych kolorach. Dobrze. Jeśli chodzi o słodką czekoladę, co powiesz na użycie czerwonego opakowania z czarnym napisem 30%? Co do gorzko-słodkiej, możemy użyć czarne opakowanie i czerwony napis 80%. Tak, a może złote napisy na obu? Uważam, że to lepiej zobrazuje luksus. Dobry pomysł.
Myślę, że powinniśmy wstawić napisy w białe ramki, by były bardziej widoczne. Co do układu, czy będzie ok, jeśli napis kakao umieścimy na górze po lewej, zdjęcie czekolady na środku i procent poniżej z prawej? Tak. I użyjcie proszę większej czcionki dla procentu. Chcę też, by były napisane inną czcionką niż nazwa produktu. I upewnijcie się, że będą pogrubione. Rozumiem. Wyślemy Wam e-mail, kiedy opakowania będą gotowe. Do kiedy je potrzebujecie? Jeśli to możliwe, możecie je przygotować do końca tego tygodnia? Do końca tego tygodnia. Postaramy się. Pracownicy kawiarni rozmawiają o sprzedaży. Wybierz wykres, na który patrzą. Mieliśmy dobrą sprzedaż od grudnia do lutego. Tak, produkty w limitowanej edycji dobrze się sprawdziły. Przykro mi jednak, że nowy produkt wypuszczony w marcu nie sprzedał się zbyt dobrze i w ostateczności pociągnął w dół wartość sprzedaży w tym miesiącu. Mieliśmy dość niską sprzedaż w październiku i w marcu. Ogólnie rzecz ujmując, nasza sprzedaż stale rosła, ale październik zanotował najniższą wartość sprzedaży w drugiej połowie. W październiku w naszym sąsiedztwie otworzyła się konkurencyjna kawiarnia i na początku zwabili trochę naszych klientów. Cieszę się, że nasi klienci jednak wracają do nas. Patrząc na płeć i wiek naszych klientów, dane wykazują, że ponad połowa to kobiety w wieku 20 i 30 lat. Oznacza to, że będziemy musieli wymyślić nową kampanię, by zatrzymać tych klientów. Poza stałym wyborem kaw moglibyśmy zaoferować większy wybór przystawek. Tak, ale około 20% naszych klientów to mężczyźni w wieku 20 i 30 lat, więc musimy pomyśleć o produktach, które będą atrakcyjne także dla nich. Na przykład darmowe Wi-Fi byłoby dobre dla biznesmenów. Zastanówmy się nad tym. Wybierz wykres, na który patrzą. Pracownicy kawiarni rozmawiają o sprzedaży. Wybierz wykres, na który patrzą. Mieliśmy dobrą sprzedaż od grudnia do lutego. Tak, produkty w limitowanej edycji dobrze się sprawdziły. Przykro mi jednak, że nowy produkt wypuszczony w marcu nie sprzedał się zbyt dobrze i w ostateczności pociągnął w dół wartość sprzedaży w tym miesiącu. Mieliśmy dość niską sprzedaż w październiku i w marcu. Ogólnie rzecz ujmując, nasza sprzedaż stale rosła, ale październik zanotował najniższą wartość sprzedaży w drugiej połowie. W październiku w naszym sąsiedztwie otworzyła się konkurencyjna kawiarnia i na początku zwabili trochę naszych klientów. Cieszę się, że nasi klienci jednak wracają do nas. Patrząc na płeć i wiek naszych klientów, dane wykazują, że ponad połowa to kobiety w wieku 20 i 30 lat. Oznacza to, że będziemy musieli wymyślić nową kampanię, by zatrzymać tych klientów. Poza stałym wyborem kaw moglibyśmy zaoferować większy wybór przystawek. Tak, ale około 20% naszych klientów to mężczyźni w wieku 20 i 30 lat, więc musimy pomyśleć o produktach, które będą atrakcyjne także dla nich. Na przykład darmowe Wi-Fi byłoby dobre dla biznesmenów. Zastanówmy się nad tym. Mężczyzna składa reklamację produktów, które kupił online. Co mężczyzna wymieni? Tu obsługa klienta. Przepraszam, dostarczono mi moje zakupy, ale to nie to, co kupiłem. Bardzo mi przykro. Co dokładnie się nie zgadza? Zamówiłem kurtkę z 3 guzikami, a ta, którą dostałem, ma tylko 2. Rozumiem. To musi być zły model. Bardzo pana przepraszam. Wymienimy ją natychmiast, więc czy mógłby pan zwrócić nam tą, którą pan ma? Tak. Poza tym koszulka wygląda inaczej niż ta, którą widziałem na waszej stronie. To nie to, czego oczekiwałem, więc ją też chcę zwrócić. Co jest inne? Myślałem, że to t-shirt bez kołnierzyka, ale okazało się, że to koszulka polo z kołnierzykiem. Rozumiem. Czy odciął pan już metkę? Tak, ale to naprawdę nie to, co jest na zdjęciu. Czy mogę ją nadal zwrócić? Proszę pana, mamy w ofercie koszulki z i bez kołnierzyka. Nasze dane wykazują, że wybrał pan tą z kołnierzykiem. Naprawdę?
W takim razie musiałem kliknąć na to, co nie trzeba. Możemy wymienić produkt, jeśli ma on nadal metkę. Będzie jednak trudno, jeśli została ona już odcięta. Rozumiem. W takim razie możecie wymienić kurtkę? Oczywiście. Jeszcze raz przepraszam za niedogodności. Co mężczyzna wymieni? Mężczyzna składa reklamację produktów, które kupił online. Co mężczyzna wymieni? Tu obsługa klienta. Przepraszam, dostarczono mi moje zakupy, ale to nie to, co kupiłem. Bardzo mi przykro. Co dokładnie się nie zgadza? Zamówiłem kurtkę z 3 guzikami, a ta, którą dostałem, ma tylko 2. Rozumiem. To musi być zły model. Bardzo pana przepraszam. Wymienimy ją natychmiast, więc czy mógłby pan zwrócić nam tą, którą pan ma? Tak. Poza tym koszulka wygląda inaczej niż ta, którą widziałem na waszej stronie. To nie to, czego oczekiwałem, więc ją też chcę zwrócić. Co jest inne? Myślałem, że to t-shirt bez kołnierzyka, ale okazało się, że to koszulka polo z kołnierzykiem. Rozumiem. Czy odciął pan już metkę? Tak, ale to naprawdę nie to, co jest na zdjęciu. Czy mogę ją nadal zwrócić? Proszę pana, mamy w ofercie koszulki z i bez kołnierzyka. Nasze dane wykazują, że wybrał pan tą z kołnierzykiem. Naprawdę? W takim razie musiałem kliknąć na to, co nie trzeba. Możemy wymienić produkt, jeśli ma on nadal metkę. Będzie jednak trudno, jeśli została ona już odcięta. Rozumiem. W takim razie możecie wymienić kurtkę? Oczywiście. Jeszcze raz przepraszam za niedogodności. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.